dzisiejszym programie. Dowiemy się, skąd najlepiej widać pierwszą gwiazdkę. Teraz patrzymy w gwiazdy coraz mniej, ale objawia się gdzieś między nami na pewno taka tęsknota za nimi. Zobaczymy, co nowego planują architekci. Taki czas ikon, czyli budowania zadziwiających budynków lekko mija. I pokażemy, jak Polacy spędzają święta pod równikiem. Kiedy tworzył się ten prawdziwy, wielki, nowoczesny Singapur, to również maczał w tym palce Polak. Nieprawdą jest, że nieruchomości są nieruchome. Przecież każde mieszkanie, każdy dom na Ziemi jest w ciągłym ruchu. Najlepiej to widać tu, w warszawskim planetarium. Na niebie Kopernika cała Ziemia, całe Mazowsze i Warszawa kręcą się względem 2 milionów gwiazd. Mieszkańcy dużych miast, a ponad 95% mieszkańców Europy w takich właśnie wielkich aglomeracjach miejskich mieszka, ma coraz mniej okazji do tego, żeby podziwiać gwiazdy na nocnym niebie z uwagi na olbrzymią ilość zaświetlenia, sztucznego zaświetlenia nocnego nieba. W związku z tym często odwiedzamy takie miejsca jak chociażby planetarium, czy wyjeżdżamy poza granicę miasta, czy na przykład na Mazurach, czy gdzieś w górach zobaczyć piękne, rozgwieżdżone nocne niebo, którego już nie sposób dzisiaj dostrzec z Warszawy, czy każdego innego dużego miasta. W wigilijny wieczór chyba każdy wygląda w poszukiwaniu pierwszej gwiazdki. Jednak nad niebem Warszawy pierwsza rozbłyska planeta. To będzie planeta Jowisz, doskonale widoczna zarówno na jesiennym, jak i teraz zimowym niebie. A co z pierwszą gwiazdką? Pozostaną nam dwie kandydatki. Vega z gwiazdozbioru Lutni, widoczna nad zachodnim horyzontem, i gwiazda o nazwie Capella, która jest najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Woźnicy. Ona z kolei widoczna jest na wschodzie. Świecą z taką samą jasnością, na podobnej wysokości, więc patrząc czy to na wschód, czy na zachód, będziemy mogli taką pierwszą gwiazdkę właśnie odnaleźć. Kopuła warszawskiego planetarium ma 16 metrów średnicy, a nowoczesna technika pokazuje niebo, jakiego nie sposób nad Warszawą dostrzec. A za wszystko odpowiada ponad 25 komputerów, które możemy teraz zobaczyć za moimi plecami. To one sprawiają, że cała ta wielka machina działa idealnie i obraz kilkudziesięciu komputerów jest w stanie złożyć się na jeden obraz na kopule planetarium Niebo Kopernika. Z pięknym niebem nad Warszawą konkuruje sama Warszawa, która świeci coraz jaśniej. Warszawa w nowym świetle to nie tylko oświetlenie, ale i kolejne projekty nowoczesnych budynków. Miasto dalej w sposób jednak proludzki i w taki bardzo zrównoważony sposób będzie rozwijać się, cały czas stawiając na pierwszym miejscu jednak człowieka. Takie założenia architektoniczne ma projekt przyszłej siedziby nie przez wszystkich lubianego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na warszawskim Wilanowie może powstać budynek o naprawdę wyjątkowej architekturze i funkcjonalności. Budynki nie są dla architektów tak naprawdę, są dla ludzi, którzy będą z tych budynków korzystać nie tylko przez 1, 2 czy 10 sezonów, ale będą korzystać oby jak najdłużej, oby jak najchętniej, oby czerpali z tego jak najwięcej satysfakcji. W stolicy nowoczesne projekty łączyć będą historię ze współczesną architekturą i sztuką. Na Powiściu powstaje nowa siedziba Akademii Sztuk Pięknych. Jest to właściwie rozbudowa gmachu już istniejącego, zbudowanego w 1914 roku z fundacji pani inżynierowej Kierbedziowej. Zresztą gmach bardzo ciekawy, który praktycznie nie istniał w świadomości warszawiaków, jako że był zasłonięty bardzo wysokim płotem. Między nowym budynkiem a budynkiem starym będzie się znajdował rodzaj dziedzińca, takiej powierzchni wystawowej Akademii, która z jednej strony będzie miała szansę zaprezentować swój dorobek mieszkańcom stolicy, a z drugiej strony mieszkańcy stolicy będą mogli również wejrzeć w to, co się dzieje na terenie Akademii Sztuk Pięknych. Przyszłość stolicy to również dzielnice i osiedla realizowane z rozmachem dużych miast. Na przykład nowocześnie zaplanowana urbanistyka osiedla Wilno w Warszawie ma być pamiątką historii miasta Wilna, które do Polski już nie należy. W dzisiejszych czasach przy realizacji projektów deweloperskich ważny jest detal, chociażby jak na tym osiedlu umieszczenie płaskorzeźb i murali na elewacjach budynków. Dodatkowym
atutem jest urbanistyka osiedla, która będzie mieć 8 wewnętrznych ulic, a także własną stację kolejową. Architektura w Nowej Szacie wyznacza też nowe trendy w budownictwie. W Warszawie znajdziemy obiekty harmonijnie wkomponowane w przestrzeń miasta. Ten taki czas ikon, czyli budowania zadziwiających budynków lekko mija. Bo budynek, w którym w tej chwili jesteśmy, Centrum Nauki Kopernik, on jest inny niż wszystkie, ale on nie jest budynkiem krzyczącym. On się właściwie stara, projektanci starają się wpisać go w krajobraz. I to jest inny rodzaj tworzenia architektury oryginalnej, tak, ale nie poprzez jej krzykliwość. Najbardziej spektakularną koncepcję planistyczną w świecie kreatywnej architektury i designu stworzyli nasi warszawscy architekci. Nebula Project, czyli projekt Mgławica, wygrał najbardziej prestiżowy konkurs Światowej Unii Architektów. Nie dotyczy on jednak Warszawy, a bardzo odległej cieśniny Beringa. Pomysłem warszawiaków jest połączenie kontynentów Ameryki i Azji tunelem i budowlami architektonicznymi. Projekt był sensacją Design Festival w Singapurze. Udało nam się zaprosić tę grupę architektów młodych, zdolnych z Warszawy. Prezentowali swój nagrodzony projekt Nebula. Projekt cieszy się dużym uznaniem, taki trochę futurystyczny. Także mam nadzieję, że jeśli chodzi o kwestie nieruchomości, jeśli chodzi o kwestie architektury, również będziemy mieli tu polski akcent. W Singapurze już można znaleźć akcenty polskiej myśli architektonicznej. Budowę 7 linii metra i kolei nadziemnej koordynował wykształcony na Politechnice Warszawskiej znany architekt i urbanista Krystian Olszewski. Małą ciekawostką niebanalnych rozwiązań jest stacja metra, której szklany dach pokrywa tafla wody. Dzięki niej słońce oświetla wnętrze, ale go nie nagrzewa. W równikowej strefie klimatycznej nawet teraz temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. Imponujący układ urbanistyczny Śródmieścia to również projekt Krystiana Olszewskiego, który jest najbardziej znanym i zasłużonym dla tego miasta Polakiem. Singapur jest najdynamiczniej rozwijającym się krajem, miastem w Azji. Postrzegany jako bardzo ekskluzywny, elegancki, ściąga największych potentatów w branży inwestycyjnej z całego świata. Ściąga tu architektów, projektantów, designerów. I tutaj widzimy ogromne możliwości dla Polaków, dla polskich architektów, polskich budowniczych. Tej wielkiej makiety miasta Warszawa może Singapurowi pozazdrościć. Tu plany przestrzenne na wiele lat wcześniej zakładają, gdzie mają powstać przyszłe wieżowce, domy, szkoły i parki. Nawet miejski ogród ma zachwycać fantazyjnymi rozwiązaniami. Jeszcze większe wrażenie sprawia olbrzymie oceanarium z niezliczoną ilością gatunków ryb i morskich stworzeń. W Singapurze budownictwo rozwija się dzięki silnej gospodarce. Położone na komunikacyjnych szlakach miasto jest bramą łączącą Europę i Afrykę z daleko wschodnią Azją. Miasto jest niezwykle bezpieczne, miasto jest niezwykle zaawansowane, jeśli chodzi o rozwój logistyki, infrastruktury i miasto oferuje znakomite warunki dla sprawowania biznesu. My próbujemy z tego też korzystać, próbujemy promować polskie produkty, próbujemy promować inwestycje w Polsce. Thank you.
Przy stojącej w samym centrum Singapuru katedrze pod wezwaniem dobrego pasterza można poczuć się niemal jak w Polsce. Pomnik Jana Pawła II to pamiątka jego pielgrzymki i miejsce świątecznych spotkań miejscowej Polonii, która wykorzystuje każdą okazję do integracji swojego środowiska. Jednak święta spędzone poza krajem to tęsknota za rzeczami, których tu nie ma. Very nice, thank you. Bardzo dobre. Very nice. Ja mieszkam w Australii i też jest taki problem, że by była Polska knajpeczka, czy polska restauracja z klimatem, nie z ludowymi rycinami, tylko żeby było ujutnie, żeby się palił kominek, jak jest zimno, żeby było chłodno, jak jest gorąco. I chodzi o to, żeby było niewiele dań, ale żeby były polskie, nasze i smakowite, tak jak w naszych polskich domach drzewiej bywało. Bożonarodzeniowe dekoracje i świąteczny wystrój Singapuru jest bogatszy niż w stolicy Polski. Ale na jego ulicach nigdy nie będzie białego, śnieżnego puchu. A kolędy śpiewa się tu głównie po angielsku. W imieniu redakcji programu M Kwadrat składamy Państwu życzenia ciepłe jak podrównikowy klimat, wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i radosnego Święta Trzech Króli. Mówiąc krótko, wesołych świąt!